systematycznie nagrywam utwory i single. To będzie już bodajże trzeci single chyba z płyty, którą przygotowuję. Mam nadzieję, że w tym roku mi się ją uda dokończyć. Materiał jest tak naprawdę gotowy, no tylko wszystko zależy i to wszystko decyzje wytwórni, nie moje. Jak gdyby nie mam wpływu na to do końca, co i kiedy i w jakiej formie się ukaże. I to tyle. Co do nowego singla, no to teraz rozpoczynamy promocję. Ja bardzo cieszę się, że nam się udało w końcu doprowadzić to wszystko do końca i że ten singiel ujrzał światło dzienne. No i cóż, no, pozostaje mi życzyć sobie i mieć nadzieję, że zostanie dobrze odebrany. Teledysk jest taki bardzo stonowany, delikatny. Jak pracowaliście nad nim? Skąd pomysł? Scenariusz wymyśliliśmy wspólnie z autorem piosenki, Michałem Kacprzakiem. Jak powstał? No tak w sumie spontanicznie. No, chcieliśmy, żeby to było tak jak za starych, dobrych czasów. Więc wymyśliliśmy, że to będzie pałac, żeby to było tak, chcieliśmy, żeby było podniośle. Jeżeli chodzi o kolory, tak jak mówię, że stonowane chcieliśmy, żeby to był teledysk taki bardzo filmowy. Mnie osobiście się nie podobają teledyski takie bardzo przejaskrawione, kolorowe. Ja w ogóle chciałam, żeby ten teledysk był biało-czarny w sepii. Natomiast tutaj, jak gdyby musiałam przyznać rację Michałowi, że mógłby się okazać zbyt mało komercyjny i nie wszyscy mogliby odebrać go w taki sposób, jakbym sobie życzyła, więc wiesz, szukaliśmy takiego półśrodka. To jest taka romantyczna ballada. Czy cała płyta będzie w tym klimacie utrzymana? Wiesz co, ja chyba w ogóle nagrywam piosenki w takim klimacie, bo jest mi on najbliższy, nie ukrywam. I w tym się czuję wiarygodna, w tym się czuję prawdziwa. I jako odtwórcy, znaczy jak jestem odtwórcą, więc dla mnie jest bardzo ważne, żeby się utożsamiać z tym, co nagrywam i o czym śpiewam. A trudno jest mi utożsamić się z czymś, czego nie czuję. Na płycie się ukażą piosenki, które napisał dla mnie Romek Lipko. Nawet ostatnio z nim rozmawiałam o jeszcze jednej piosence i mamy tam w planach nagrać jeszcze jeden utwór. No na pewno ukaże się piosenka, którą nagrałam z Garą, czyli to będzie duet. Piosenka z DJ-em Adamusem, więc będzie trochę gości. Jestem w ogóle, wiesz, gościnna bardzo.